jedziemy, ponieważ przyjechał nam na plac nasz projekt 80 tysięcy, czyli Audi A6. A ja, z uwagi na to, że też prowadzę profil na Instagramie, na Facebooku i tam czasami jesteście troszkę szybciej niż widzowie na YouTubie, przy okazji zapraszam wszystkich widzów na mój kanał instagramowy, który gdzieś tam się pojawi, zaraz mam na ekranie. I tam będziecie mogli zobaczyć dużo więcej i dużo szybciej. Tam wrzucam różne fajne, ciekawe zdjęcia z życia, z samochodu, z jazdy, z wypraw. Nie rozłączając się z Wami na YouTubie, nagram na Instagrama krótką zapowiedź tego. O, będę nagrywał z kamerą, czyli będę wyglądał jak górnik. Siemaneczko. Z samego rana lecę do roboty, ponieważ przyjechał nasz projekt 80 tysięcy, czyli Audi A6. Sorry za to, co mam na głowie, ale w międzyczasie, żeby nie marnować przejazdu, nagrywam także dla widzów na YouTubie. Także trochę jak górnik, ale jest dobrze. Lecimy, zaraz w relacji wrzucę Wam, jak się prezentuje nasza A6, która do nas przyjechała. Ok, Instagrama mamy ogarniętego. My podążamy do roboty. Także zaraz na miejscu będziemy nagrywać. Mam tylko nadzieję, że chłopaki, którzy są pewnie ode mnie trochę szybciej, nie zdążyli go rozpakować i wypakować. Tylko coś tam się nagra nam na spontanie. Bądźcie ze mną, oglądajcie. Lecimy dalej z relacją. Chłopaki jak zwykle mega szybcy. Od razu wyjęli z tyłu zderzak, bo leżał na kanapie, żeby jak najbardziej ratować to, co może być uszkodzone albo przecięte. Miejmy nadzieję, że nie. Będziemy troszkę sprzątać, sprawdzać dokładnie. Teraz zrobimy tutaj... Mamy bola. Tu jest. Ale to jest takie nie rozcięcie, to jest takie odkształcenie tej skórki, także... Wyprostujemy. Wyprasujemy. Mam te preparaty wszystkie. Z przodu, co tu dostaliśmy? Zderzak. W zasadzie cały połamany jest. Jest tu nic z niego, być może jakieś tam śrubki, standardowo, jakiś tam recycling z tego zrobię. Nadkola dostaliśmy. Fajnie, nawet opisane są. Cały bagażnik kwantów. Też w większości połamanych. Ale filtr widać nowiutki, był w nim. Cooler, zaraz to wszystko demontujemy, wyciągamy, jakaś tam lampa jedna uszkodzona, być może moduły od niej będą. Coś tam, gdzieś tam. Oj, druga lampa połamana jest z modułami. Super, no to dobrze. Bardzo fajnie. Co tam mamy? Nie wiem, co to jest. Jakby jakaś chemia? No, jakieś zabrudzenie poważne skóry, ale to będziemy ogarniać wszystko. Tam też jest to samo, na tamtym fotelu. No będziemy patrzeć, co to jest ze skórą. To jakaś renowacja, regeneracja skór. Będzie trzeba na pewno dokonać. Podsuwitka cała dobra jest, nie jest, tylko tam jest pobrudzona, z tamtej strony coś mocno przez zderzak. No właśnie. O, to moja fryzura. Tak nagrywam z głowy. I to, o czym już widzieliśmy wcześniej. Nie się dowiedzieliśmy niestety, ale szyba przednia jest do wymiany, bo jest pęknięta. Od dołu gdzieś strzeliła. Tu jest pęknięcie, idzie. No. Tak bywa. Pewnie maska się... Wydaje nam się, że uderzenie było niemocne, bo podłużnice są całe. O, podłużnice mamy całe. Jedna sztuka. Druga sztuka. Nic nie tknięte. Wszystko porozbierane. Zabezpieczone. Elegancko. Mamy pasek zdjęty. To było tam wcześniej na zdjęciach widoczne. Silnik zapocony. Ale nie, to nie jest uszkodzenie, to po prostu zapocenie jest. Zapyziały. No dobra. Kluczyk jest tam od niego? Jest, ale bez grota. Jest bez grota, nie? No to usyfiony jest w środku. Jak to z reguły auta, które przejeżdżają z jasnym wnętrzem. Po prostu mega syfior. Dobra, to my wyciągamy te rzeczy. Jest połamany. Belka przednia. Dobra, jest. Stała.
Elegancko filtrowane, ale wkład jest dobry, cały nówka. Zobacz, w ogóle filtr nieużywany jest. Osłona dolna zderzaka. Czekaj, masz kuler. Kuler jak nie jest gdzie przedziurawiony, to jest dobry cały. Cały. Widzę, że jest cały dobry. No i super. Elegancko. Całutki. Lamelki zawsze się tam gdzieś porysują, ale to nie stanowi. Cały mamy kuler dobry. Teraz tak, to jest zaplątane. A, razem z wiązką od partronika. Bo będzie dołem. Z partronikami od razu mamy, czyli delikatnie trzeba. Wszystkie cztery będą. Drugi, trzeci. Tylko tam jest zaczepiony na końcu jeden może. Dobra. Wszystkie cztery mamy. Pięknie. No to mamy super. To tu odkładajmy rzeczy, które są dobre, bo to nawet nie jest połamane ta osłona dolna. To jest nie jest połamane, dobre. To jest osłona tego, dobra, lampa. Jedna lampa. Bita, ale moduły bita. Są, elegancko. Dostała, ale moduły mamy. Wszystkie, nikt nie zajumał. No, moduły mamy. No to super. Czyli potrzebujemy kupić tylko gołe lampy. To dolna ta. To jest dolny spoilerek, podzderzak. No niby cały. Nie jest połamany, tylko prysowany. Można by było prysnąć i by było okay. Zobaczymy, co z tego nam będzie. Kto? A, no ale mamy takie. Jakaś osłona cała. No pod silnik. Super. Następna lampa. To samo, dwa moduły mamy. Dwa moduły są. No roztrzaskana lampa. Kratka, pięknie. Patrz, kratka, co? Kratka calutka. Calutka. Super, nawet nie połamana nigdzie, chyba mocowania ma. Nie, tylko kratka. Dwie kratki. Dwie kratki, a druga też dobra? Tak, no, no i super. Z zatrzaskami ze wszystkim. To jest łapacz botny do przy chłodnicy, przy pasie, to też jest dobre, bo to jest taka śmieszna osłona półosi, która jest montowana. To jest ślepka chyba do kratki. Dwie zaślepki do kratki. No. To jest, nie wiem co to może być, bo tu olej pływa w środku. Olej, no. I tu też, to coś może od silnika. A tu druga strona, też dobra. To ty połamańce tutaj damy. Aha, tam są dobre, tu są te rzeczy, tu jakieś jest. A ta reszta to już chyba złom. No tu jest łapacz jeszcze. A łapacz jeszcze, łapacz jest dobry? Nie, połamany łapacz jest. A, i tu jest śruba. I tu jeszcze koszuleczka, to na pewno jest ona dobra, ta koszuleczka. Nie widać, żeby była porwana. No to by trzeba było już do tego, do kartonu na... Tu jest jakieś, nie wiem czy nie są... Tak, to są osłony do progów, właśnie. Do progów. Osłony progów, cztery. No i super, mamy wszystkie. Osłony do progów. No to pisali. Tak. Lewy tylny, lewy prawy. Super. No dobra, to jeszcze trzeba wyjąć. To jest. No full LEDy są. Full LEDy. Mhm. Jeszcze zaślepka do przedniego zderzaka jest, do haka. Mamy. Dobra. Zaślepka do przedniego zderzaka. Nawet pasek jest ten zdjęty, zobacz. Jaki pasek? Ten klinowy, który zdjęli z niego. Tu jest włożony do zderzaka. Jaki? Klinowy ten, co zdjęli z niego. Nie wiem, zastanawiałem się po co go zdjęli. Miałem sprawdzić. No w końcu specjalnie na to, skoro zebrała. Boże. Na części. Dobra. Dobra, daj tą gumę. Trzeba wyjąć, zatrzepać. W środku jest nówka. Jeździł gościu z gumą. Dobra, ja idę po kąta. Jest koło. Zlepa. Jest dobrze. Jest dobrze. Ja już znoszę kartony do segregacji części, żeby nie marnować ani chwili w dniu dzisiejszym. Bo zaraz jak zwolnimy sobie wjazd na halę, to wepchniemy go. I ja zabieram się za szybkie sprzątanie wnętrza, żeby już tam nie było żadnych ząków. Innego nie będzie się czekał. O, no. No! Komplet nadkoli dobrych, zdemontowanych, więc tutaj wszystkie te rzeczy dobre możemy już sobie znosić.
Dwa kartony jeszcze mamy na tamte elementy. Tu mój szary dzik stoi. A tutaj niebieski dzik. A, felgi jeszcze zobaczmy sobie. Fela, tył, elegancko, w ogóle niezniszczona. Fela, przód. Super stan, opona. Super. Spokojnie 6,5 mm bieżnika. Ta strona. A, tu jest jakaś ryska na feldze? Nie, tylko brudna jest. Rant, tu jest rant. Tu, a, tu dostała, dobra, po rancie ktoś przyszlifował. Ale nie mocno, na szczęście. I ta. No kurde, w dobrym stanie wszystko jest. Elegancko, powiem szczerze. A, tu roletki. Te roletki można poskładać, niech one sobie będą zwinięte. Ta druga roletka tutaj się powyginała nam chyba trochę. O, właśnie. Trzeba ją złożyć, niech ona się układa materiałowo już. No właśnie, ktoś poddali pas tym. Jak leżał zderzak, to się opierał na niej. O. Niech taka sobie zwinięta leży. Nie się układa, odkształca, znaczy kształci się na swój oryginalny wygląd. I tutaj nie ma zniszczeń dużych w środku, jak na ten towar, który był wieziony. Na całe szczęście. Kluczek mamy, ale bez grota. Nie wiem, w ogóle ma jakiś zapon? A, ma zapon ten samochód normalnie. Super, czyli normalnie jest na zapłonie, prąd jest, wszystko jest, elegancko. Tu wyłączymy, żeby prądu nie żarło. Tu wyłączymy, żeby prądu nie żarło. Szyberek jest, kulanta nie ma. 290 mil przebiegu mamy na, prawie 3/4 zbiornika paliwa. Możemy też wejść, sprawdzić sobie przeglądy, kiedy były. Tire pressure monitoring. Aha, dobra, on ma tylko zwykły. Z OBS-u, olej max, serwis interval za 10 tysięcy mil. No, co ja mówiłem, świeżo po przeglądzie. Auto jest. Tak jak sprawdzałem zresztą w ASO. Tu jest brudna cała ta część. Coś tu leżało. No dobra, ja się zabieram zaraz za sprzątanie, bo trzeba to ogarnąć. Musimy tu zrobić trochę miejsca dla niego, na te graty. Traktorka gdzieś przesuniemy. Tamte półki musimy też trochę posprzątać. Wyjechać niektórymi autami stąd, żeby było gdzie składować części świeże. Jak wiecie, zawsze nawet te uszkodzone rzeczy kitam, chyba że są takie plastiki po łamańce, to one są do niczego niepotrzebne. Ale tam, gdzie są śrubki, to zawsze je odkładam, bo na przykład to jest jakiś uchwyt, na przykład, który się przyda do mocowania lampy. Jest przecież dobry, nie połamany, tylko jego obudowa jest połamana. Więc takie elementy, gdzie są śrubki, zawsze warto odłożyć. Ten plastik to jest łapacz. Łapacz powietrza w chłodni, znaczy na pasie przednim, ale tak, tu jest połamany i nie ma dwóch mocowań bocznych połamanych. Razem z tym zresztą, on to jest tego kontynuacja, nic z tego tu nie będzie. Niestety to i to idzie na wyrzut. No, filtr będę musiał sobie zaraz w biurze rozebrać. Jakiś połamany, to nie chcę. Jest. Zobacz. Nówka. To jest naturalne wytłoczenie, to nie jest od uszkodzeń, żebyście nie myśleli. To są naturalne wytłoczenia, które są w belkach przednich. Może z tej strony lekko dostała, zaraz zobaczymy. Chyba nie, nie, po prostu popresowana jest. To jedzie do biura.
Dlaczego? Bo w biurze będę się tym zajmował i rozbierał go i składał. No tu mam mnóstwo gratów. Tam to na złom idzie. Żeby nam się wiązka nigdzie nie mknęła, ale to jest całe dobre. Więc ja bym tego w ogóle stąd nie ruszał, bo to jest oryginalnie tu przypięte. Nawet cała ta osłonka jest dobra, tylko tyle, że po prostu rozepnę czujniki, żeby ktoś przypadkiem nie stanął na nim albo coś i go nie zniszczył. Bo rozpinać tą wiązkę tylko po to, żeby była rozpięta i niszczyć te takie metalowe zatrzaski. Są takie, o, nawet jeden jest połamany, gdzieś tu się połamał. Ktoś gdzieś może szarpnął, a to nie jest akurat chyba stąd połamane, tylko połamane jest raczej gdzieś z innego elementu, który się trzyma wiązka. Elegancko mamy. Cztery czujniczki. Czyli 200 zł już mamy. Na tym to są rzeczy wartościowe. Razem z tym. To jest to zaślepki od haka. Z kolei osłona pod silnik. No to mam już tu posegregowane wszystko mniej więcej, co idzie na złom, a co nam zostaje, to zostaje, tu jeszcze kartoniki dwa, mam ładne takie, nawet więcej, o. Teraz z lamp moduły wyciągam. To jest w zasadzie wyczyszczone z piachu, więc mogę wsadzić, żeby się nie zgubiło. Klapę sobie zamkniemy elegancko. Mogę tam te elementy znosić. Zimno dzisiaj, kurde, rano. Nie ma co. Już co do wyceny, to ja w sumie nie wyceniałem lamp. Po prostu ogólnie brałem cały przód. No tu wiesz, ten moduł też można by było w sumie wykręcić, nie? Cały. Taki moduł cały tutaj sterujący. Co tam się znajduje? Tu powinien być wentylator jakiś, powinien być chyba. A, nic to nie jest. A nie ma wentylatorka jak w tamtym? Tylko kabelki. Bo w tamtej lampie przed... Wyjście ten, kabelków. No przecież wentylator jakiś tu jest. Chłodzący. To myślę, że full LEDy nie mają wentylatorka chłodzącego? Może. Trzeba będzie to rozebrać jeszcze, tu, co tu jest. Tu na przykład co jest. Tu? No. Sprawdź. Miejscu jest zapisane. Czy program instalacji uruchamia. A, jest wentylatorek. No, mówiłem, że gdzieś jest. To jest wentylatorek. No. No to wentylatorek na pewno będzie wyjęty pewnie z pustej lampy. Tak, będzie goła lampa, będzie wentylatorka. Tylko pytanie, gdzie on się go tu podpina. No, na pewno tutaj jest do wykręcenia. No to poczekaj, może tam się gdzieś go wypina. Myślę, że nie. To będzie wtyczka do wentylatora. Jest przypadkiem? No, patrz, bo tu się rusza. Jaś? No to jest co? Czy to jest miał opaskę? No? Tak. A, na wciskową taką. Dobra, obydwie lampy już. Z tego co najważniejsze do wybrane. Thank you.
To ja zabieram się za sprzątanie wnętrza. No to tak, krótki raport po sprzątaniu, bo nie jest tak rewelacyjny, jakby się wydawało. O co chodzi? Globalnie tepterka nie jest zniszczona. Wszystko tu już tak, powiedzmy, totalnie wstępnie wyczyściłem. Sprawdzić, w jakiej to kondycji jest, w jakim stanie jest. No nie, niestety nie obyło się bez paru ząbków. Myślę, że to ogarniemy. My albo jakaś inna firma zewnętrzna. Ale... no nie jest tak pięknie, jakby się wydawało. Najpierw wam pokażę wnętrze po, powiedzmy, takim odkurzeniu, przetarciu kurzy i innych małych takich zabiegach czyszczących. Proszę bardzo. Teraz zobaczcie. Tu normalnie jest kolor skóry wytarty, więc tego nie dotykam więcej. To tylko szmatką mokrą przecierałem, żeby sprawdzić, co będzie. Nie tarłem, żeby nie było, że wytarłem ten kolor. Po prostu no, on schodzi. Albo ona była malowana, ta skóra już tutaj, bo są preparaty malowania. Nie wiem, na tym się nie znam. Nie chcę oceniać. Myślę, że regenerację skór powierzymy już jakiejś firmie zewnętrznej, która się na tym zna porządnie, żeby ogarnęła nam to wszystko. Kolor na pewno nie jest łatwy, ale postaramy się jakoś to ogarnąć, żeby wyglądało dobrze. Druga sprawa, no to ta szyba, o której już wam wspominałem, że jest pęknięta tutaj, więc do wymiany idzie szyba. Na skutek transportu niestety nam się skórka tutaj zadarła w tym miejscu. Nie jest rozcięta, jest tylko lekko zadarta, więc też będzie trzeba z tym pomyśleć, co tutaj robić. To tak z grubsza to, co zostało namierzone, jeśli chodzi o wnętrze. Reszty tutaj jakichś elementów nie ma. Sami prosiliście, żebym wszystko raportował szczegółowo. No to raportuję wszystko, jak jest. Aha, tu jeszcze mamy na boczku. Nie wiem, czy będzie widać pod światło. Stanę tak, żeby zasłonić. O, mały wgniotek jest. Nie jest uszkodzona, tylko jest po prostu odkształcona, bo to jest taki miękki gumoplastik, powiedzmy sobie. I na tym właśnie elemencie się odkształciło od zderzaka kolejnego, który tu leżał. No i teraz albo to się wróci, albo trzeba będzie podgrzać i być może od temperatury samo wróci do kształtu, który być powinien. Zobaczymy, jak to będzie. Tutaj cała reszta wygląda bardzo dobrze. Z elementów, które pod maską brakują i nie zostały nam oddane, nie wiadomo dlaczego. Ktoś miał taki kaprys. To cała ta osłona tutaj podszybia. I jeszcze tam jakieś duperelki, plasticzki, które de facto nie powinny być połamane, a nie zostały zwrócone. Jeśli chodzi o podróżnicę, to prezentują się bardzo dobrze. Nie wiem, czy widać. I mamy tu jeszcze ten sensor, który był zaznaczony, ale to dotyczy połamanej wtyczki od czujnika, którą wymienimy na drugą i nie będzie po tym śladu. Także jest spoko. Mamy już go opłukanego, silnik wyczyszczony. Także dobrze to wszystko wygląda, prezentuje się elegancko. Po wstępnych oględzinach przód jest taki, że nie mamy tu za wiele do roboty. Oprócz wymiany tego czujnika, a może nie czujnika, tylko samej budowy, wtyczki. Jakieś tu duperelki będziemy mieli, teraz szukamy pasa przedniego, żeby móc to poskładać. Lakier ma malutkie ryski, ale to myślę, że sobie z tym poradzimy jakoś.
wygląda bardzo dobrze, albo nawet lepiej. Jesteśmy z tego zadowoleni. Dzień drugi. Silnik już wyczyszczony, wysuszony. Wygląda jak nowy niemalże. Więc jest fajnie, jeśli chodzi o ten temat. Co nam brakuje? Tak jak mówiłem bodajże w dniu wczorajszym, tego podszybia brakuje nam. To jest koszt, sprawdzałem już w granicach 120 zł. Wlewu do spryskiwacza, taki powiedzmy podajnik, wlew do spryskiwacza zbiorniczka płynu do szyb. To jest około 40 zł. Jeszcze jakiś tam mały duperel, który też tutaj gdzieś miałem na oku, które też tam było około 40 zł. Z przodu musimy wymienić tą wtyczkę od czujnika, no to są tam groszowe sprawy. No i szukamy pasa. Z pasem do 2.0 TFSI 252-konnego jest dosyć ciężko, więc zobaczymy, jak nam się uda to wszystko rozwiązać. Czy będziemy składać pas oddzielnie, czy kupimy jakiś kompletny. Tego jeszcze nie wiem i na razie o tym chyba tak szybko nie myślę, ale już szukam części. Jakby ktoś z Was miał taki pas kompletny, to się proszę do mnie odezwać, z chęcią skorzystam z oferty. Środek jest posprzątany, wysprzątany, tak jak mówiłem wczoraj, jest tylko problem z tymi skórami, ale to będziemy już dyskutować z ekspertami od skór, bo nie jesteśmy mistrzami od malowania czy impregnacji takich skór. Ja tylko mam preparaty podstawowe do zabawy ze skórami, żeby to wyczyścić. Takich grubszych tematów to ja nie chcę się podejmować, bo się na tym do końca nie znam. A wychodzę z założenia, że od tego są fachowcy, żeby się tym zajmowali. Auto jest w trybie run and drive, czyli odpala, jeździ po pirotechnika, ani pasa, ani poduszki są niestrzelne w nim, więc akumulator nie był rozładowany, ani wystrzelony nabój. Miał 11,2 V po nocy, więc go ładujemy sobie teraz spokojnie na lekkim prądzie, żeby ten prąd tam tutaj się nie rozładował i żeby nie było głębokiego rozładowania akumulatora, który się może potem uszkodzić. Ja przy okazji się nudziłem, mówiąc szczerze, tu te rowki poczyściłem, bo tu było jakieś błoto. Wiecie, znacie mnie, jak ja to lubię poczyścić takie rzeczy, żeby to, pomimo że to jest jakiś samochód, to żeby to już wyglądało elegancko. Zapewne wielu z Was zapyta, albo pojawi mi się myśl w głowie, jakie fanty znaleźliśmy w tym samochodzie, które gdzieś tam sobie leżały w zakamarkach schowane w jakichś półeczkach, oprócz tych części, które do samochodu były. No to powiem Wam szczerze, że nic, całkowicie nic. Auto było wyczyszczone do zera. Znajdowały się tylko w nim części, które należały do samochodu z wypadku albo po prostu z samochodu, które były zdemontowane. Więc o dziwo, nie wiem dlaczego, ktoś go tak wysprzątał, że po prostu nie było w nim nic. Ogólnym stanem samochodu jestem zaskoczony bardzo pozytywnie. Cała praca, myślę, że nie powinna przebiegać z wielkimi komplikacjami, jeśli chodzi o mechanikę, uruchomienie w pełni wszystkiego, co jest. Jeszcze dzisiaj prawdopodobnie go wstawimy na podnośnik, sobie obejrzymy dokładnie, jak wygląda auto od spodu, ale raczej nie obstawiam dużych komplikacji. Natomiast no, mnie stresuje, jak doprowadzić te skóry do porządku, bo teoretycznie można byłoby tak zostawić i z tym jeździć. Z drugiej strony wiecie, jaki jestem pedantyczny i wolałbym, żeby to było ogarnięte. I o ile się samochodem jako samochodem nie stresuje, to stresuje się tymi skórami. Więc wiem, że są kolor luka, różne farby do malowania, ale ja się na tym nie znam, nigdy tego nie robiłem. Pewnie bym to zrobił dobrze, a może i nie. Natomiast wolałbym to powiedzieć jakimś fachowcom, którzy robią to na co dzień, bo jeżeli ktoś robi coś na co dzień i robi tylko to, no to wie, jak to ogarnąć i zrobi to dobrze. Stąd ogólna ocena samochodu na dzień dzisiejszy, bez zaglądania pod spód, według mnie piątka z minusem.